Już za chwilę film, a ja zapraszam Cię do wzięcia udziału w giveawayu na czołg premium 8 poziomu i 30 dni konta premium. Wszystkie szczegóły w opisie filmu. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Bany. W dzisiejszym odcinku VK7201K jako alternatywa dla obiekta 907. Zasadniczo odkąd rozpoczęła się kampania, jest olbrzymi hype na obiekta 907. Jestem też szczęśliwym posiadaczem VK7201 i zasadniczo może powiem tak. To jest oczywiście tylko i wyłącznie moje zdanie, możecie się nim nie zgodzić, być może wy macie inaczej. Od kiedy weszła wersja 1.0 WOTA, 907 gra mi się dużo gorzej niż grało wcześniej. Prawdopodobnie to, że mapy się zmieniły, ponieważ mamy pewne zmiany, powodują, że dla mnie osobiście 907 już nie jest tak porywającym czołgiem, jak był wcześniej. Do tego zasadniczo, jakby się tak zastanowić, to działo też nie jest jakieś wybitnie najszczęśliwsze. Obiekt 140 ma dużo celniejsze, dużo pewniejsze działo. Pancerz oczywiście, pancerz 907 jest mega i to sobie trzeba odważnie i szczerze powiedzieć. Ale tak jak powiedziałem, jestem również szczęśliwym posiadaczem VK7201K. Także jeśli się zastanawiacie, być może nie przepadacie za ruskimi medami, rosjańskimi medami, być może wcale nie chcecie 907 lub macie już, także chciałbym Wam zaproponować nieśmiało VK7201K. Dlaczego? Pierwszym argumentem będzie argument, nazwijmy to, psychologicznym, a mianowicie bardzo rzadko mam z nim ciche dni, bardzo rzadko zawodzi, dużo rzadziej niż 907. Typowy czołg ciężki, jedziemy na przepychacz i po prostu rządzimy, bądź próbujemy rządzić. Rewelacyjne, jak dla mnie, działo. Mamy pociski oczywiście kumulacyjne, 350 penetracji, 750 uszkodzeń. Na przeciwpancernych 246 penetracji, również 750 uszkodzeń. I w końcu 950 uszkodzeń przy 85 penetracji na pociskach odłamkowo burzących. To jest dokładnie to samo działo, które jest w S100, tyle że ubrane w coś lepszego niż jest S100, ponieważ VK7201K potrafi naprawdę namieszać. Tutaj nie ma co się wygerować. Panzerkampfwagenem 7, który jest w drzewku i jest o wiele gorszy. Ten czołg po prostu zamiata. Bardzo się cieszę, kiedy pytacie na streamie. Przypomnę, odbywają się od poniedziałku do piątku, od 8 do 14 i od 20 do 22. Bardzo się cieszę, kiedy prosicie o ten czołg, bo po prostu rzadko na nim się zdarzają słabe bitwy. Zdecydowanie częściej gra się przyzwoitą bitwę, bądź bardzo dobrą bitwę, bądź nawet rewelacyjną. Oczywiście nie za każdym razem taką bitwę, jak jest tutaj, ale zasadniczo jest blisko. Jeśli chodzi o określenia tego czołgu, to bardzo często ze względu na te ogniwa gąsienic tutaj na wieży jest nazywany predatorem. Do tego, no cóż, mamy człowieka o nazwie Russian Bear T90, także o gustach nie będziemy dyskutować. Skoncentrujmy się na czołgu i skoro już powiedziałem o dziale i że jest to czołg ciężki, warto by było powiedzieć cokolwiek o pancerzu i tutaj jest również bardzo dobrze. 200 mm na wieży i praktycznie możemy sobie odważnie powiedzieć, że nieprzebijalny przód, nie licząc tutaj tego garnka, także robimy rewelacyjną robotę. 160 po bokach wieży i 120 z tyłu powoduje, że od przodu praktycznie można zapomnieć o przebiciu wieży, nie licząc garnka. Boki i tył to już oczywiście inna historia. Jeśli chodzi o pancerz kadłuba, mamy 200 z przodu i nawet tutaj dolna płyta bardzo często potrafi dźwignąć, do tego bardzo szerokie gąsienice, co powoduje, że bardzo często przyjmuje nagąski i nie przyjmuje obrażeń. Pancerz po boku to jest również 160 mm i z tyłu 120. Warto od razu wspomnieć o słabym punkcie tego czołgu i w zasadzie po pierwszym strzale, kiedy przeciwnik do Was strzeli i trafi w to miejsce, możecie być pewni, że dokładnie wie, jak walczyć z VK7201K i warto się wtedy wycofać. Już pokazuję, tylko wyjdziemy. Jeśli będziemy się kontować, tutaj to miejsce jest narażone na przebicie, także jeśli kontujecie się i od razu oberwiecie tutaj, nie warto podejmować walki, bo gość będzie Wam to robił za każdym razem. Jest to po prostu słaby punkt, o którym mało osób tak naprawdę wie. Stosunkowo, jeśli bym miał się określić, to może to jest 5% osób na randomie, które wiedzą, że jeśli uderzą tutaj, to
będzie przebicie. Dużo częściej będzie kombinować dolną płytę, kółko, gąsienicę, gdzie szansa na penetrację jest dużo mniejsza. Zobaczcie, 0,38 rozrzutu działa. Wydawałoby się, że to działo nie będzie trafiać. Wręcz przeciwnie, wbrew temu, co mówi papier, to działo jest bardzo celne, nawet na większe dystanse, także można posnajpić. I do tego zadajemy przy penetracji 350 na goldzie. To jest w zasadzie działo jak we 100. Tutaj nie gra się na, bardzo rzadko gra się na przeciwpancernych. Tutaj z reguły właśnie gra się na pociskach kumulacyjnych, 350 penetracji, jedziemy do przodu i staramy się skosić wszystko. Do tego, jeśli lubicie klasycznego size scrapa, ten czołg jest, poza tym słabym punktem, o którym powiedziałem przed chwilą, stworzony do tego. 2500 punktów życia pozwoli nam tak naprawdę na pewną dozę błędów. Możemy się raz, dwa wyłożyć na randomie, to nie jest ważne, i tak zrobimy swoją robotę. Na razie 5 zniszczonych czołgów, 7432 zadanych obrażeń i zapewniam was, że to jest, jeszcze nie jest koniec. Nie należy też do najwolniejszych czołgów, ponieważ 33 km na godzinę do przodu, 15 km na godzinę do tyłu, także co by tu dużo mówić, jest całkiem ok i możemy poszaleć. Rewelacyjny wygląd, o którym powiedziałem, i myślę, że to tak naprawdę wszystko, co można powiedzieć w czołgu, ale obejrzyjmy bitwę do końca, bo jest na pewno godną uwagi bitwą. Na ten moment 5 zniszczonych czołgów, 7432 zadanych obrażeń, 1840 zatrzymany na pancerzu. Tutaj nasz bohater nie był czołgiem, który był atakowany, także tych wartości, jeśli chodzi o obrażenia zatrzymane na pancerzu, na tym czołgu może być znacznie więcej i możemy naprawdę rewelacyjne wyniki robić. Na ten moment niewiele się dzieje, mamy tam jak pancera jest to, nasz bohater postanawia zawrócić w tamtą stronę. Ma jeszcze 593 punkty życia, także nie może sobie pozwolić na przyjęcie pocisku od jak pancera jest to. Od jak Tigera jeszcze może, T-34 może, M4A1 Revaloris może, no i oczywiście GW Tiger, który tak naprawdę jest nieobliczalny, może strzelić za wszystko, może strzelić za trochę. Mamy tutaj T-34, nasz bohater nawet nie celował, po prostu oddał strzał. Revaloris jest na środku, wiemy to po tym, że zrykoszetował nasz bohater pocisk. 200 mm penetracji, być może był załadowany kumulacyjny pocisk. Nie, są zwykłe 200 penetracji, także spokojnie będzie rykoszetował. Tak jak mówiłem, 160 mm na wieży plus pocisk podkalibrowy traci penetrację z odległością, także spokojna jego rozczachrana. W tym momencie stara się wyeliminować jak pancera S100, który tutaj tak naprawdę stanowi największe zagrożenie i z tego trzeba sobie zdawać sprawę. Być może wyjedzie ostro, ciężko powiedzieć. Mamy jak Tigera, który z gorszych informacji jest na tak zwanym fullu. W tym momencie jak Panzer S100 odprawiony do garażu. 19 sekund nominalnego czasu przeładowania. Oczywiście to wszystko możemy skrócić dosyłaczem. Możemy skrócić załogą wyszkoloną. W tym momencie jak Tiger rykoszetuje. Sklejenie się to jest fatalny pomysł w wykonaniu jak Tigera, ponieważ on nie będzie w stanie uderzyć dolną płytę, nie będzie w stanie podnieść działa na słaby punkt. Także w tym momencie, no teraz jak Tiger będzie mógł zaatakować, zobaczymy co zrobi nasz bohater. Kąt wydawał się raczej zły, ale na szczęście się udało. No i w tym momencie potrzeba jeszcze jednego strzału, nawet poniżej średnich, żeby odprawić jak Tigera do garażu. Miejmy nadzieję, że to się uda. Pojedynek. Jak Tiger tak naprawdę bez pomysłu w tym momencie zostaje odprawiony do garażu. Strzela artyleria. Właśnie tego się spodziewałem, że zaraz po tym, jak Tiger zostanie zniszczony, strzeli artyleria. Mamy tutaj jeszcze M4A1 Revaloris, który tak naprawdę choćby przyzwoitym rozegraniu nie będzie przeciwnikiem dla naszego bohatera, i GW Tiger P, który ma dużą szansę, może tak, ma jakąś szansę zone-shotować, ma szansę zadać dość duże obrażenia. No i Revaloris ze swoim 390 obrażeń na jeden strzał też może namieszać. Nasz bohater jedzie po artylerię, już na ten moment 8 zniszczonych czołgów, czyli mają medal Radleya Waltersa, 9742 zadanych obrażeń, jedzie przed siebie po artylerię. Dobrze by było wyeliminować to najmocniejsze ogniwo w zasadzie w drużynie przeciwnej, ponieważ to ono, to ta artyleria może zdecydować. Ma ostatnią pozycję, także w tym momencie wydaje się tylko formalnością, a jednak nie, nietrafiony strzał.
Ładuje teraz pocisk przeciwpancerny. Nie został wykryty, co jest bardzo dobrą informacją dla niego. Jeszcze chwilę będzie ładował, około tam 3 sekund. W tym momencie już artyleria nie miała tak naprawdę nic do powiedzenia. 10182 zadanych obrażeń, 9 zniszczonych czołgów. Przejeżdża przez bazę, nawet nie ma zamiaru ukrywać, gdzie jest. I zasadniczo nie ma sensu ukrywać, gdzie jest, ponieważ przed chwilą została wykończona artyleria, także raczej nie została wykończona z dużego dystansu. Teraz dwie opcje: albo zaczekać na rewaloriza, który raczej nie objedzie z tej strony, chociaż tak naprawdę wszystkiego się można spodziewać. Prawdopodobnie przyjedzie środkiem, o tym się zaraz przekonamy. 9 zniszczonych czołgów, jeśli Revaloris przyjedzie, 3 minuty 45 sekund do końca. Jeśli Revaloris przyjedzie, będzie być może 11 tysięcy uszkodzeń, na pewno będzie medal pula. Revaloris ma tak naprawdę minimalne szanse. Jest Revaloris, ma 1300 punktów życia, niestety nietrafiony strzał, strzał przeciwpancernego. Revaloris ma minimalne szanse w tym momencie na przebicie. Zobaczcie, nasz bohater jeszcze kontuje pancerz, zmniejszając szanse na przebicie, zwiększając efektywny pancerz. W tym momencie pewne trafienie w Revaloriza, mamy 10902 zadanych obrażeń i w zasadzie teraz już ma bardzo duży margines błędu, ponieważ Revaloris nie zniszczy go jednym strzałem, a z kolei on musiałby mieć fatalne losowanie, żeby nie zniszczyć Revaloriza. Tak się właśnie dzieje. Fałka obronną ręką, 10 zniszczonych czołgów, 11574 zadanych obrażeń. Jeszcze raz powiem, jeśli 907 wam nie leży, fałka może być doskonałym wyborem. Wszystko w dzisiejszym odcinku. Zapraszam was na streamy, które odbywają się od poniedziałku do piątku, od 10 do 14 i od 20 do 22. Zapraszam was do komentowania, lajkowania, oczywiście subskrypcji kanału. Ja się dzisiaj z wami żegnam. Pozdrawiam serdecznie. Banem.